Cześć, ja jestem Karla, to są Simsy i witam Was w czwartym odcinku naszego wyzwania 25 dzieci. Jak widzicie, dokonały się zmiany. Zmiany w domku, ponieważ ja się naprawdę z naszą Oliwką przyłożyłam i też zafundowałam jej inną fryzurę i tam kilka innych strojów, żeby tak co jakiś czas tam sobie w czymś innym chodziła, prawda? No i właśnie tak, ona tam dwa arcydzieła machnęła w sumie i tam chodziłyśmy i zbierałyśmy, teraz tylko w sumie mamy smoczy owoc, który jest dosyć opłacalny, chyba tak. Także ja tutaj sobie porobiłam i nie wiem, czy my w dzisiejszym odcinku, to nie, właśnie mamy mieć urodziny tego oto naszego szkraba, który idzie robić nam bałagan, ale nie. Mógłbyś, gdzie jest nocniczek? Masz w pokoju. Skorzystaj z nocnika. Tak, Marysi kupiłam projekt, bo ona ma... bardzo słabą miała odpowiedzialność. Czy ty jesteś chora? Chyba jesteś chora. Więc ja ci chyba... Nie mamy lekarstwa. A czy my mamy komputer? Mamy, także... kupmy sobie lekarstwo jedno dla Marysi. A ty miałaś robić torcik, ale nie wiem czemu nie robisz, dlatego ja ci... Tutaj proszę bardzo, możesz ciasto czekoladowe robić. A ty, aha, ty masz to w wyposażeniu, tak? To damy tobie. I ty sobie proszę bardzo, w sumie mogłaby wypić ten sok pomarańczowy, to też by jej tam dało, ale praca domowa odrobiona, także fajnie, możesz pójść sobie skorzystać. No właśnie, bo zaczęłam mówić, że ona miała takie, powiem wam, bardzo słabą miała odpowiedzialność, bo tam mi w szkole wyskoczyła jakaś karta i ja tam podjęłam jakąś na szybko decyzję i ta odpowiedzialność jej spadła. Dlatego stwierdziłam, że kupię jej projekt, to od razu też jej się tutaj ta ocena pracy podniesie i będzie miała teraz w poniedziałek piątkę. Dlatego niedługo będziemy też mogli zrobić jakieś tam urodzinki, bo też ma mieć skłonność jedną rozwiniętą i w sumie ten... Czy ty puściłaś Bąka? Bo ja tam coś słyszałam. Choć możesz pomóc tutaj i to sprzątnąć. A ty gdzie niesiesz ten tort? Świetnie, na biurko córki. Why not? Weź tutaj, dodaj świeczki urodzinowe. Idź tam poczyść. I zaraz będziemy robić urodziny. Tylko ten tort to ja bym... Chociaż w tej kuchni, kurczę, tak ciężko będzie tutaj coś nam... podziałać. Przydałoby się rzeczywiście gdzieś tutaj postawić ten torcik, ale od tej możesz jeszcze blat wytrzeć, kałużę to może twoja córcia tutaj, o. Tak, co? Aha, wycieraj w szale, myślałam, że jakieś wytarzaj się, czy coś, także... także chodź tutaj, pomóż temu Marcinkowi zdmuchnąć i będziemy tutaj, w ogóle to muszę z Oliwką pójść na basen albo na siłownię, bo troszkę jej się po dwóch ciążach przytyło. O, jak słodko dmuchamy. I zaczęłam tutaj z Gawinem w ogóle coś ogarniać, także on będzie następnym tatusiem. Okej, okay, znowu nie wylosowałam, ale po prostu jestem... ja się nigdy nie nauczę. Nigdy. Okej, okay, jestem po wylosowaniu i przez... losowałam w sumie trzy razy. Może powinnam wam pokazywać to losowanie, może nie, nie wiem w sumie. I trzy razy wylosowało mi się to ze społecznymi, a ze społecznymi to ma nasza Marysia, więc nie chciałam dawać tego samego. I wylosowało się potem z kreatywnością i wylosował się, cecha się wylosowała, ten porywczy taki, czyli ta gorąca głowa czy coś takiego chyba. Także no taki nasz tutaj jest Marcinek. Jest smutny przez nocnik, ale to weź już tam nie będziesz. Marcin może się spodziewać... kolega dał mi prezent, który mi się nie podoba, chcę się z kimś wymienić albo po prostu go oddać. Mogę to zrobić? Nie no, wiesz, to prezent dla ciebie, także no... możecie sobie w sumie, wiecie co, tutaj weź kawałek. Ty też byłaś właśnie, ty też możesz sobie wziąć kawałek. Telewizji nie musisz oglądać, a ty nie będziesz na pewno telewizji dla dzieci oglądać. Słuchaj, tylko... ty chodź tu. I w sumie, czy my możemy... Możemy dzieciaki zostawić same, także one się tutaj świetnie będą sobą zajmowały, a my gdzieś idziemy. Dobra, stwierdziłam, że wybierzemy się na siłownię, ponieważ Oliwia musi trochę poćwiczyć i musimy też trochę tutaj
pogadać z naszym Gavinem, także upieczemy dwie pieczenie na jednym ogniu, czy jakoś tak, także... A dzieci niech się tam są w miarę, powiedzmy, ogarnięte, więc się zajmą sobą po prostu. Nie będą nam tu przeszkadzać. Chwilkę sobie pogadamy, zaraz pójdziemy się trochę spocić i potem... ty możesz w sumie, wiesz co, ty możesz tam... Możesz rozwijać sobie... A społeczne sobie rozwijaj. A ty możesz zadbać o siebie w sumie, bo nie możesz na razie żadnej umiejętności rozwijać. Wiesz co, ja bym wolała, żebyś ty może... Chodźcie o... Tutaj razem sobie poćwiczyć. O, chodź koło nas. No już. No, zdobyta sprawność fizyczna, także troszkę sobie poćwiczymy. I przy okazji też coś tam sobie... A no tak, bo ona jest niezdarna. Coś tam pewnie już jej się zdarzyło, że się potknęła. Także pogadaj tam z nim kilka dowcipów i... Potem możesz pochwalić mu strój, chociaż chyba to robiłyśmy. Możesz go poznać w sumie. Rozmawiać o zainteresowaniach. Przechwalaj się rodziną. O wartości nieruchomości. Nie wiem, co tam jeszcze możesz. Ożywiona rozmowa. No dobra, to poczekamy, aż oni to wszystko zrobią. Niech sobie tutaj biegają. No, jest kumplem, fajnie. W ogóle znamy wszystkie twoje cechy? W sumie tak nie są nam potrzebne, ale... Cudny i kumpel, okej. Okay. A, i kreatywny, no to fajnie. No to dobrze. No to okaż podziw jeszcze raz. Popraw humor. I może, co my tu jeszcze możemy? Nie wiem. O, zapytaj mu, jak mu minął dzień. Tu jakiś w ogóle gościu nas tu... Jego chyba ten... Motywuje do ćwiczeń i on jest pobudzony aż. Także... Biegamy, biegamy. Jeszcze przez chwilkę będziemy sobie biegać. I potem sądzę, że pójdziemy sobie może wziąć gorący prysznic. I zaczniemy z nim tutaj jakieś bajery odstawiać. Tam coś tam o festiwalu było, ale to w ogóle nas nie interesuje. Dobra, coś tu jeszcze możemy... A może schlebiejmy? Długo jeszcze? A, już skończyłaś biegać, fajnie. Bo już się wypociłaś, także... Tam jest wolny prysznic, proszę bardzo, weź gorący prysznic. Chociaż nie wiem, czy to jej nie... Chociaż to się zaraz skończy, także... Paniusiu, idź stąd! Aha, myślałam, że w ubraniu będzie się kąpać. A nie jest ci niezręcznie, że ona tutaj ten stoi? To jest Bella chyba? Tak? Nope. Czekaj, bo tu było coś takiego, że... Odśwież się. Tak, właśnie. To nam się wzmocni ten strójnik. No, i może będziemy flirciarskie. O ile Gavin sobie nie poszedł w międzyczasie. Bo tak mogło też być, że chyba sobie właśnie poszedł. Olał nas. Aha. Dzięki, Gavin. Naprawdę. Także będziemy musiały go zaprosić. Nie dziecko, tylko i ciebie. Zaproś. Albo wiesz co? Wyślij może mu flirciarskiego SMS-a. Że wiesz. A, zaraz i tak tu będzie, także... Możesz się w coś tam przebrać. Nie pamiętam w co. Może być to. Chociaż to... ale ja nie... Dlaczego tu jest ten, a pisze, że Gavin? Tak. Okej. Okay. Dobra, także mamy wypad na drinka, widzę. I my tu już od razu uwodzicielska poza. Już nie ma co. A w ogóle to jest to miejsce takie, co tu jest chyba ta szafa taka, nie? O, no to świetnie się składa tu. On wiedział, co tu się kroi, co tu się w ogóle robi. On już tu ten... On tak specjalnie uciekł, żeby się przebrać w to samo ubranie, w którym był, ale dobra. Odświeżył się trochę w domu, a nie na siłowni i tutaj nas zaprosił. aha, widzę, że w ogóle on już niby idzie. Czy coś, bo tutaj nam zniknęło. Ale zaraz zrobimy z nim pierwszy pocałunek. Bo chyba to jest wymagane, żeby mogli zrobić sobie barabara. Weź mu pochwał wygląd jeszcze. Flirt i
O, w krzakach nawet, ale w szafie garderobianej jeszcze nie mieliśmy, także... Czekaj, nie, Barbara, nie, gdzież? No, przecież... Kurczę, nie to. Chodziło mi o... żeby się postarali o dziecko. O, w szafie. Jeszcze raz. Świetnie. Znaczy nie, Simowie, którzy szukają miłości, są we właściwym miejscu, to wieczór z Singwie oznacza... Aha, no to może kogoś poznamy sobie. No, klimat im się udzielił tam. Także... A to jest coś, jakiś Leon Dziedzic? A to chyba go gdzieś widzieliśmy. Na festiwalu którymś chyba. Nie wiem, co Bella robi na wieczorze singli, ponieważ ona jest mężata, nie? No ale dobra. Ale tam poszło. To był długi dzień, zamierzam wpaść do baru. Chcesz? Nie, nie chcę pójść z tobą. Ej, wychodźcie z tamtej szafy, co? Hello? Czy oni się zacięli? Możesz tu podejść? O, całe szczęście, bo naprawdę już się przestraszyłam, że... Czy on śmierdzi? On się aż tak spocił normalnie. Weź ty, idź, Arkadiusz. Zostaw nas w spokoju. Tu jest chyba... toaleta na górze. I to jest chyba damskie? Nie, to jest chyba męskie. Tamto jest damskie, dobra. Idź ty, zrób test ciążowy. A zaraz sobie coś zjesz, spoko. On sobie już idzie chyba. Najwyżej go zaprosimy, ale raczej wydaje mi się, że poszło za pierwszym razem. Będzie trzecie dziecko? Jest! Mówiłam. Także chodź ty tu może... A czy tutaj muszę poprosić chyba o jedzenie, tak? Weź może poproś o chipsy. Ale w sumie musimy już wracać do domu, bo jest 22, także dzieciaki tam... W sumie wiesz co, masz rację, chodź, wracamy do domu. Wróciliśmy, dzieci widzę, że tak jak zostały z tym tortem, tak ten tort nadal jedzą, także no fantastycznie po prostu. No ale dobrze, ty się wcale nie najadłaś, także weź jeszcze jeden kawałek, ty też możesz jeszcze jeden. Możesz w sumie potem posprzątać. I ty potem możesz się ogarnąć, w sumie możesz sobie coś tam... W ogóle jemu muszę łóżko kupić, także może tutaj wstawię drugie łóżko, w sumie mogą mieć pokój razem, tak naprawdę. Bo ten pokój to Lersa, to nam się zaraz przyda. Także ty się w sumie dobrze czujesz, tak na dobrą sprawę. Ty możesz odrabiać lekcje, tu w ogóle masz jakieś resztki tortu, nie wiem skąd. I tobie by się przydało, gościu, jakieś umiejętności. Tobie by się przydały te kreatywne, bo ty masz taką aspirację także. Ja no, jak odrobisz sobie lekcję, to najwyżej tam pójdziesz na ten stolik. Dobra, także ty w sumie możesz sobie, może ona się pobawi jakąś zabawkę, nie masz zabawki w tym. Tu gdzieś, o tu jest twoja kaczuszka, także możesz tam grać z uczuciem, to ci tam ta chyba kontrolowanie emocji jej podrośnie, a ty zaraz padniesz, także ty idź już spać. Już masz nawet brzuszek ciążowy, mimo że to dopiero ten. Gdzie ty tu masz? A co to tam było, że co, że niby zahaczona? Ojejku. Dobra, w sumie raz ci wystarczy, jak się pobawisz, potem pójdziesz spać. Ty możesz sobie porysować przed snem i też pójdziesz spać. No, nasz mały tutaj pan gorąco głowy wstał i po prostu jest wzburzony. Chyba coś mu się przyśniło, nie takiego, także możesz sobie potem coś zjeść. W sumie ten rysunek możemy ci sprzedać i możesz sobie dalej rysować, ponieważ nasza Marysia już tu ma chyba 6. poziom tej kreatywności i to bawiąc się zabawką też jej się wbija, także... Sądzę, że więcej już jej tutaj punktów nie będzie potrzebnych, żeby zdobyć ocenę lepszą. Nawet na 6 będzie potrzebowała chyba 4 poziomu czy 3, także może sobie przystopować. Ty też zaraz będziesz musiała wstać i w ogóle chyba podać jakieś śniadanie. Ja powinnam kuchnię powiększyć, bo my się już tu z dziećmi nie mieścimy, także na śniadanie możesz w sumie podać kanapki z bekonem. Dzieci sobie wezmą jakieś tam resztki, ale tam pewnie już niewiele co zostało, także no właśnie, przydałoby... A ja zrobiłam tam chyba tort i wrzuciłam go do lodówki i zrobiłam jeszcze jeden, no trudno.
A to jest pewnie jakieś, no, zbagowane i w ogóle tego nie powinno tu być, ale dobrze. Także nie wiem, co wy, dzieciaki. Ty Marysia, chyba będziesz chodzić, kurczę, i tutaj te skałki nam zbierać i pomagać finansowo. Bo w sumie ona ma tam wszystko do szkoły poogarniane. Albo nie, ogarnięte, chyba tak powinnam powiedzieć. Ja nie umiem dzisiaj w język po prostu. Ja byłam dzisiaj tak zakręcona, że słuchajcie, ja siadam do nagrywania, uruchamiam sobie grę, wszystkie programy, no już się miałam witać i takie nagle, o, nie podłączyłam mikrofonu, no fajnie, nie? No sympatycznie, w ogóle skałek prawie nie ma, także ja nie wiem, czy my się gdzieś przypadkiem nie... W sumie masz tutaj ten... no idźcie tam pobaw w sumie, no. No co ci będę skałki kazać kopać, jak tu nie ma więcej skałek, no. Ty sobie możesz malować. Ta zrobiła te kanapki i w sumie możesz potem pójść skorzystać, możesz pójść się wykąpać i jesteś zbyt nieswoja, żeby cokolwiek... Aha, bo się przetrenowałaś wczoraj. Także pójdziesz, może potem machnie coś jednak, tam ona zdobywa sobie motorycznie, to motoryczne to fajnie. Właśnie, czy, nie wiem, czy mi się nie wydawało, czy ty byłeś jakiś taki... Nie no, w miarę normalną masz figurę i ten strój nawet też nie jest taki zły, także... O właśnie, dziecko, jakie ty kochane jesteś, ty możesz posprzątać tutaj, proszę bardzo. Aha, no dobra, bo ci... No przecież... Aha, bo my mamy tylko... A dobra, on to posprząta. Także chodź. I słuchaj, schowaj to do wyposażenia. Co ty byś mógł? Śmieci jeszcze wyrzucasz, dobra. Czekaj, bo coś ci chciałam dać, tylko... Nie bardzo pamiętam co. A może pójdziesz się z siostrą tutaj pobawić na ten taki ten. O, tu jest jakiś jeszcze chłopak, także o, jeszcze nawet dwóch jakieś, także zabawne powitanie. Tutaj też możesz zabawne. Czy on się nazywa? Już się przestraszyłam, że on też się nazywa Arkadiusz Brzoza, czyli tak jak jego ojciec. Nie, że w sensie Bednarek, on się Brzoza nazywa już. A to jest jakiś. Tego nie przeczytam. Bo nie umiem. Gdzie telewizję? Chodź tutaj. Możesz do niej jakoś dołączyć? Nie. A w co ty się bawisz? Spacer w kosmosie. Aha, no to ty najpierw się pobawisz w badacza, a potem w spacer, okej? Okay? Ale idź sobie, poznaj kolegów. Ty w sumie wiesz co, też mogłabyś ich poznać, skoro się z nimi... Aha, poznałaś ich, fajnie. No dobrze, no to się bawcie, grzecznie. A ty pewnie jak zwykle oglądasz te... No tak. Weź zmień na kanał komediowy, bo ten dziecięcy, to ja nie wiem, czy on nie powoduje, że się dziewczynki rodzą, także nie chciałabym tutaj jakoś specjalnie cheatować, czy coś w tym stylu, także... możesz w sumie podlec, zanim pójdziesz tutaj malować. Dzieciaki się bawią? Bawią się. Dobrze się czują, także lekcje poodrabiane. No bawcie się. O, jakiś jeszcze jeden przyszedł, ale to pewnie już się z nim przywitali. Bo mają to pewnie w automacie, także... Niech się tam witają. Ty idziesz sobie malować, to sobie maluj. W sumie mogłybyśmy kogoś tutaj... Może tego Jaya wykorzystamy jeszcze. No w sumie nie wiem, może się też przejdziemy gdzieś. No sprzedaj. O, tam widzę, że dzieciakom się umiejętności poprawiają, także bardzo fajnie. Dobra, dzieciaki, czas wracać do domu, bo tutaj Marysia się trochę źle czuje. W sumie Marcin też mógłby niedługo wracać. Także chodź sobie przyjść, usiąść. O, proszę bardzo, arcydzieło, machnęła. Także sprzedamy sobie. Bo chciałabym uzbierać tak z 10 tysięcy i całkowicie przerobić ten dom. Mimo, że bardzo podoba mi się taka pierwotna jego wersja, to taka mała klitka. No ale jednak no, dla dzieciaków trzeba coś tu poogarniać, jakieś pokoje, żeby oni też razem nie mieszkali, albo żeby mieli trochę większy ten pokój, żeby Marcin miał swoje biurko na przykład. Przecież Marysia zaraz będzie nastolatką, chociaż potrzebuje własnej przestrzeni. Także z takich 6 pokoi dziecięcych to by się przydało w sumie. Gdzie ty idziesz? Ty nie idziesz oglądać. Idziesz malować jeszcze raz.
Także no mówię, no tu by się przydało coś pozmieniać lekko. Idź się załat gniewnie. Spróbuj się uspokoić. Ty nie idziesz na pewno spać. Nie, ja wiem, że ty jesteś lekko zmęczona, ale ty możesz na przykład wyrzucić zepsute jedzenie, wziąć sobie resztki. I ty jesteś tym molem książkowym, prawda? Także weź ty sobie czytaj. Nie wiem, pierwszy jednorożec, jeśli jeszcze tego nie czytałaś. A ty co, ty idziesz? Poproś o radę. Okej, miałeś się uspokoić, wiesz? Weź sobie resztki potem. Szkolni dręczyciele. Dzieci w szkole były wredne dla jednego z moich kolegów. Zawsze w takich sytuacjach mam ochotę pomóc, ale nie mam pewności, jak się zachować. Jak myślisz, co należało zrobić? No, ja sądzę, że Marcin tu jest taki porywczy, więc on by raczej ogólnie to by stanął w obronie kolegi i on ma, tam ma... Nie, to mi nie pasuje. Stań w obronie. Maniery mu spadły, ale rozstrzyganie konfliktów mu się poprawiło, a on miał tam właśnie takie bardzo na czerwono, także... No, sztu. To zaraz tutaj, proszę bardzo, nakryję do stołu i mu się poprawi. nie chcę do ciebie wpaść. Teraz maluję obrazy. Także jak namalujesz to jeszcze, to pójdziesz sobie siusiać. No i jak tam ten? Mamy... Za 3 godziny drugi trymestr, także pewnie w następnym odcinku dopiero będziemy rodzić, coś mi się zdaje. Niestety arcydzieło to nie jest. Czy ty możesz to sprzątnąć? O, przyszedł Gavin. Skoro przyszedłeś, to ja tu mam dla ciebie... Nie dzielić wielkimi wieściami, to się nie będziemy. Poprosimy o pozostanie przyjaciółmi. Zaraz go. Tylko pozmywa te naczynia. Aha, ty już przeczytałaś i rozumiem... No dobra, niech sobie idzie spać, jest w sumie 19, także prawie 20. Ona jest pewnie zmęczona. Ty nie mogłeś już tego posprzątać, Co ja ci powiedziałam, co miałeś zrobić? Czy ty go prosisz o to zostanie przyjaciółmi, czy jednak nie? Też idź spać. No dobra. Zakończyliśmy związek, także idź sobie. Weź ty abstrakcyjny spróbuj namalować, może coś nam to da. Także też mi by się przydało mieć tutaj jakiś kawałek basenu, to Oliwka mogłaby sobie pływać i wtedy by odzyskiwała figurę, bo jednak po tych ciążach to ona cały czas będzie tyć, aż się kiedyś w drzwiach nie zmieści. No a chcemy, żeby była zdrowa przede wszystkim, tak? Mogłabyś potem coś zjeść, ale widzę, że znowu nie namalowałaś arcydzieła. No niestety, no ale tam mamy już prawie 5000, także sobie może jeszcze machniesz impresjonistyczny. Nie chcę nigdzie wychodzić, dajcie mi spokój. I potem pójdziesz sobie spać. Dzieci się tam chichrają podczas snu. No, bardzo śmieszne. O, proszę. Miałam czuja, że... To, ale jaki ładny ten... Fajny taka, no ale niestety no. No chociaż 930 to wcale nie jest tak dużo, jak na arcydzieło. Bo na tu nawet za chyba 1000 z hakiem machnęła jedno takie, także... będziesz musiała wstać w nocy i skorzystać. A ty czemu wstałeś? Jakie masz śmieszne popucie? Nie, kochanie, nie. Ty się idź wykąp z bąbelkami, jak już bardzo pragniesz coś robić o 4 nad ranem. No, potem możesz pójść sobie coś zjeść. Słuchaj. No i zaraz będą nieswoi, bo... Idź, wyłaź. Nic nie widziałeś, nic nie wiesz. W ogóle te dzieci zawsze budzą się mimo tej lampki, budzą się tak jakby potwór był, takie przerażone, nie? A to jest chyba jakiś bug i oni jeszcze nigdy tego w ogóle nie naprawili, to cały czas tak jest. Także trochę słabo. W ogóle tort na śniadanie, czemu nie? No dobra. Zrobiłaś siusiu? Fajnie. Także ty idziesz sobie wziąć kanapkę z bekonem, no okej. A wy możecie pogadać, co? Dzieciaki? Nie no, może posiłkiem się entuzjazmuj, bo takie dobre ciacho. Jecie sobie na śniadanko, a wasza mama nic w ogóle nie mówi na ten temat. Jak ty tam? Poranne mdłości chyba, tak? No i 16 godzin trzeci trymestr. No dobra.
Możesz potem pójść spać. Możesz w sumie podlać, zebrać cały plon i w sumie możesz coś szybkiego, realistyczne może, chociaż nie, realistyczne to może pop artowy. Ze stówkę i potem iść spać. Wy dzieciaki idziecie dzisiaj do szkoły, co nie? No, idziecie, także skorzystaj sobie, za godzinkę mają busa. Ty się tam bawisz, dobra, to się, a ona nie zjadła tych kanapek, no dobra, no to posprzątamy. Marysia, chodź tutaj, wytrzyj. No, pięknie. Zaraz pójdą do szkoły, także możecie się jeszcze tam objąć czule. Niech się tutaj rozmawiaj o zabawkach. O, coś się tam nie polubili chyba. Pogadajcie sobie i idźcie do szkołki. Ładnie, bardzo. Proszę o poprawę ocen. Dobra, poszli. Dobra robota, Marysia. Realizacja szkolnych projektów ma bardzo korzystny wpływ na twoje oceny. Tak, trzymaj. Czyli co, coś jej się tam... Aha, dostanie dzisiaj. No to ty nie musisz się starać. A ty w sumie mógłbyś, no, uczyć się pilnie. To jest twój pierwszy dzień, także wiesz, przyłóż się troszeczkę. A ty kończysz tam malować? No, coś fajnego chyba będzie, co? Ale niestety arcydzieło to nie jest. 400 z hakiem. No dobra. O, mamy 6000. Jakim cudem? Jeden smoczy owoc, który jest wart 30 aż. Także, no, chyba w następnym odcinku już będzie może remont domu. Całkiem sprawnie i szybko nam to idzie. O, poczta przyszła. Ciekawe czy... Aha, rachunki, no dobra. No to opłacimy sobie rachunki, się ogarniemy. I może ugotujemy dzieciakom jakiś obiad. Na przykład, co byśmy mogli zrobić tutaj, takiego obiadowego. Może rybę z frytkami, o, na przyjęcie. Róbmy więcej porcji, to będzie na dłużej. No ty wstawaj, bo ty się nie wrobisz. Tą kąpiel to ci już daruję, ale pocztę i siku to ty musisz zrobić. Kto tam znowu dzwoni? Kradzież całusów. Marysia spędziła większość przerw wyganiając za innymi uczniami, żeby skraść im buziaka. Nie udało się ble ble ble, dobra. Oj, do tego niewinna dziecięca zabawa, dajcie jej spokój. O, Marcin wrócił ze szkolnym projektem. O, i ona, Marysia też ma projekt, ale ty w sumie robiłaś już jeden, także nie wiem. Co mi tam za minusy szły? Ty jesteś w ogóle spięty. Także ja nie wiem, czy wiecie co, ja ich wyślę tutaj, skoro jest. To wy idźcie się pobawić, o, proszę bardzo. Chociaż ty to w sumie nie potrzebujesz aż tak zabawy i odprężenia, no ale dobra. We dwójkę raźniej. Ona w międzyczasie, chociaż wy chyba jedliście w szkole, no tak nie bardzo jedli. Nie zrobiłaś im śniadania, widzisz, przyszły dzieciaki głodne, także w sumie tak się, o, już się nabawiły, chodźcie tu, weźcie sobie porcje, bardzo ładnie wracamy do domu na obiadek. Ty możesz potem się w sumie wykąpać i możesz sobie oglądać, nie wiem, kanał kulinarny, żeby się szkolić bardziej, żeby coraz to lepsze potrawy robić dzieciakom. No niestety, no w sumie mógłbyś już tutaj siąść, ale on woli zjeść w samotności. Dlatego właśnie muszę poszerzyć tutaj dom, żebyśmy mogli chociaż w czwórkę na przykład zjeść obiad albo cokolwiek, bo tak słabo trochę. I tak, ty potrzebujesz w ogóle kąpieli, ale to zaraz, bo co ty tu masz w ogóle? Aha, to jest szkolny projekt, no dobra, fajnie. No, także to możemy już w sumie ci sprzedać. Może ty na razie projektu nie rób, tylko Marcinowi przydałoby się tutaj, żeby on zrobił, ale on najpierw musi lekcję odrobić. A jak odrobi lekcję, to będzie pracował rzetelnie. Chociaż w sumie możecie, każdy może swój projekt robić. O, proszę bardzo. A ty w sumie, wiesz co, ty po odrobionej pracy domowej weźmiesz sobie kąpiel z bąbelkami, a potem będziesz pracować rzetelnie. A, bo ja chciałam tutaj ten talerz jeszcze zabrać. A nadal mam coś w skrzynce chyba, wiesz, jakieś prezenty, także możesz wziąć pocztę. Marysiu, czy ty możesz się postarać o... Aha, ty możesz dodatkowe zaliczenie, także ona nie będzie chyba tego projektu robić.
Jak tam? No tak, to ceny, tak, ten drugi poziom umysłowych i w sumie wszystko ma, także możesz tam sobie robić tak długo, jak ci się uda, a potem pójdzie się spać. A ty w sumie dobrze się czujesz? No tak w miarę, także idź, skorzystaj i może ty pomożesz jemu, co? Pomóż przy projekcie. W sumie potrzebuje towarzystwa, także sądzę, że to świetnie jej się tutaj wypełni. Możesz okazać mu podziw, że tak się ładnie uczy. Poznaj go może i ogólnie przebiorę Marcina, tylko już to zrobię chyba poza odcinkiem. Dobra, pogadaj tam z nim troszkę. Tobie przydałoby się siusiu. I w sumie przydałoby ci się pójść spać już. A ten projekt zrobisz kiedy indziej. Co ty mu tam opowiadasz? Jakąś tą? Oni już tu zaraz kończą, także już nie będę im tego skreślać. Jakąś dramatyczną historię mu chyba opowiadała. Co my możemy tu jeszcze? Popraw humor. I potem weź sobie, a może ja ci coś dam, weź ty Mitchell, idź stąd. W sumie spaghetti przydałoby się zjeść, bo już się tam kończy jego... W ogóle skąd ty tego kotka wzięłaś? Aha, bo to my dostaliśmy, także dobra. To będzie dla następnego dziecka taka zabawka, które urodzi się za poród zajusz, także... Dobra, Marcin skończył projekt i widzę, że tam jest bardzo zadowolony, także niech on idzie już spać. Niech idzie sobie spać, ty sobie zjedz. I... O, świetnie. Możesz naprawić kibelek, bo twój syn zepsuł. O, i w ogóle umywalka jest chyba właśnie brudna, także możesz tam poogarniać, poczyścić. Dzieciaki śpią. O, świetnie. I umywalka się zepsuła, także to też sobie możesz naprawić. Nie będę wymieniać. Możesz odzyskać części. Coś jeszcze chce się zepsuć? Możesz wytrzeć potem. Możesz skorzystać, w sumie tu mamy jeszcze, to możesz wyrzucić. No i chyba to wszystko na dzisiaj, co? Może ty sobie jeszcze, w sumie się dobrze czujesz, to machniesz sobie pejzażyk i pójdziesz sobie spać. Zero plonów. W sumie możesz jeszcze podlać przed pójściem spać, dobra. Jakieś tam części mamy, to ja je będę sprzedawać, bo raczej nie będziemy ulepszać tych tanich obiektów, tylko będziemy inwestować w takie droższe już. Na co myśmy? Przecież mieliśmy... Aha, rachunki poszły, no tak, racja. Rachunki tam 400 parę kosztowały, także... A, i w ogóle tutaj poszliśmy dalej z tym, z jej aspiracją i teraz musimy skarcić swoje małe dziecko lub nastolatka 5 razy, co nie będzie takie łatwe, ponieważ te dzieci są grzeczne. Chyba, że każe im robić bałagan i potem będę je karcić za to, ale to takie trochę naciągane, także poczekam, aż one coś same będą ten rozrabiać. Jak nie te, to może kolejne, nie? Jeszcze trochę ich mamy. Taki ładny ten. No i dobra, no i w sumie się wyszliśmy na, że tak to nazwę, na zero, ponieważ mniej więcej tyle też, no prawie na zero, także... Wiesz co, ty możesz jeszcze skorzystać. I ty jeszcze skorzystaj przed tym i weź mi pokaż, ile jeszcze nie miga. Nie pamiętam, o której myśmy się tam starali, ale sądzę, że już w następnym odcinku to na bank będziemy rodzić, ponieważ ja się teraz żegnam. Akurat jak dzieciaki się pobudziły nam tutaj, a chociażby Marysia się pobudziła, także... No cóż. Ja wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. No i do zobaczenia, do usłyszenia w następnych. Cześć!